Patrz, Jurand! Tam, na skraju lasu! Gobliny! Szybko, dzwoń na alarm! Carlos, czy mógłbyś się już przestać bawić i wziąć się do pracy? Tak, kochanie. Już idę. Hej, witam was wszystkich w GameTroll TV i zapraszam do obejrzenia, mam nadzieję, jak zwykle krótkiej i treściwej recenzji gry pod tytułem Stronghold druga edycja. Gry, która rzuca nas w wir podobno epickiej bitwy na murach twierdzy wymyślonej przez Ignacego Trzewiczka. Według opisu gra ma być o tym, jak garstka obrońców broni się przed falą najeźdźców niczym w Helmowym Jarze. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy może wprost przeciwnie, obrońca ma trochę lepiej i czujemy się mniej więcej o tak. Na to pytanie, mam nadzieję, odpowiemy sobie po tej recenzji. Zapraszam do obejrzenia. Tak oto wygląda plansza już rozłożona do Strongholda. Jak widzicie, obrońcy są na swoich pozycjach, atakujący również. Atakujący, żeby wygrać grę, będzie musiał spenetrować przynajmniej jeden odcinek murów obrońcy. Wystarczy jeden. Aby to zrobić, na danym odcinku muru musi pokonać i zabić wszystkie jednostki, tak że po jego stronie nadal pozostaną jednostki, które będą mogły się przelać falą do środka twierdzy. Odcinków murów jest aż 9, więc atakujący będzie mógł rozlewać się naokoło całej twierdzy, zmuszając obrońcę do bronienia się na różnych frontach. Atakujący jednak nie ma wcale tak dużo czasu, ponieważ ma on tylko i wyłącznie 7 tur na spenetrowanie twierdzy. Jeżeli mu się to nie uda w tym czasie, obrońcy wykonali swoją powinność i otrzymali twierdzę tak długo, żeby uciekinierowie z twierdzy mogli bezpiecznie dotrzeć do innego bezpiecznego miejsca. Zacznijmy więc od tego, czym dysponuje najeźdźca. A dysponuje on całą masą goblinów, białych, zielonych orków i czerwonych troli. Jednostki te, oprócz tego, że są naszym wojskiem, które będzie atakowało mury, można też powiedzieć, że są pewnego rodzaju walutą, którą będziemy płacić za wykonywane akcje. Jak więc wygląda tura najeźdźcy? Do dyspozycji ma on pewną ilość kart akcji, które między turami raz na turę może wymienić również z innymi kartami akcji. Karty akcji dzielą się na fazy. Faza pierwsza, czyli wsparcia, czyli zbieranie surowców. Faza druga, budowanie maszyn oblężniczych. Faza trzecia, czyli budowanie pomniejszych urządzeń, takich jak drabiny. Faza czwarta, czyli szkolenia. Faza piąta, takie jak rytuały magiczne. Oraz faza szósta, czyli manewry, poruszanie się po planszy. Gracz atakujący może wykonać wszystkie z tych akcji lub tylko niektóre, ale koniecznie w kolejności, jakie są ułożone. Po każdej wykonanej przez siebie akcji musimy graczowi broniącemu zapłacić w klepsydrach. Niektóre akcje kosztują mniej klepsydr, niektóre kosztują więcej. Po każdej naszej akcji broniący się gracz musi wydać te klepsydry na swoje akcje. Z reguły za wykonanie dowolnej akcji możemy zapłacić różnymi jednostkami, czyli na przykład możemy wysłać jednego trolla do zbudowania machiny obrężniczej lub dwóch goblinów. Wiadomo, troll jest dla nas większą stratą, a gobliny mniejszą, ale dwa gobliny będą budowały tą maszynę przez dłuższy czas, czyli zapłacimy za to dwie klepsydry, a troll zrobi to szybciej, więc zapłacimy tylko jedną klepsydrę. Za każdym razem, kiedy płacimy jednostką, czyli małym takim klocuszkiem za wykonywanie jakiejś akcji, tyle samo klepsydr płacimy obrońcy. Czyli silniejszym jednostkami damy mu mniej czasu, ale sami będziemy mieli mniejszą siłę ataku. Podstawową rzeczą, jaką może i powinien robić atakujący w pierwszej fazie, jest wylosowanie 14 nowych jednostek, które nie tylko mogą być atakującymi, ale również mogą być wykorzystywane właśnie do wykonywania kolejnych akcji. Przez cały ten czas naturalnie obrońca nie stoi i nie patrzy się na to, co robi atakujący, tylko poza każdej zagranej akcji wydaje klepsydry, które właśnie otrzymał. Więc teraz odwróćmy sytuację i zobaczmy, co może robić obrońca.
Obrońca do swojej dyspozycji będzie posiadał łuczników, żołnierzy i weteranów. Dodatkowo posiada pewne fortyfikacje, czyli mury, które wzmacniają jego obronę. A na koniec posiadają oni również dwóch bardzo groźnie wyglądających bohaterów. Co istotne dla obrońcy jest to, że w przeciwieństwie do atakującego ma on ograniczoną ilość jednostek, czyli tych jednostek nie pojawi się więcej na planszy. Na wszystkie akcje, które wykona atakujący, będziemy otrzymywać klepsydry. Klepsydry te natychmiast wydajemy po akcji atakującego na różne nasze możliwe działania. Takimi podstawowymi działaniami jest po prostu ruch po twierdzy. Klepsydry możemy też inwestować w naszych budynkach. Mamy tutaj specjalne pola, na których odkładamy nasze klepsydry. Możemy kłaść je po trochu, tak żeby rozbudowywać w różnych miejscach. Nie musimy od razu skończyć danej akcji. Możemy je wypełniać z fazy na fazę. Co więc może robić obrońca? Na przykład w koszarach może szkolić swoich łuczników na żołnierzy, a żołnierzy na weteranów, w ten sposób wzmacniając swoje jednostki. Może na swoich wieżach budować armaty, które będą strzelały do nadchodzących wojsk przeciwnika. Dodatkowo możemy budować garnce z gorącym olejem, które będziemy mogli ustawiać na murach. Możemy również w warsztacie dobudowywać więcej murów, wzmacniając w ten sposób naszą obronę. Specjalne otwory łucznicze w wieżach, drągi, czy takie platformy, które możemy postawić na danym odcinku muru, dodając dodatkowe miejsce na jedną jednostkę. Możemy również wysłać naszych skautów do sabotowania machiny oblężniczej. Możemy wysłać szpiegów, którzy zwiększą koszt zagrywania danej akcji. Możemy również produkować pułapki na danych odcinkach dróg. Nasza straż może wyczyścić sabotażystów z naszych budynków. A w katedrze możemy wymodlić bardzo ciekawe rozwiązania, takie jak strzelec wyborowy, czy też dzięki niebiańskiemu błyskowi możemy zatrzymać na jedną turę walkę na danym odcinku muru. Kiedy gracze przejdą już przez wszystkie swoje akcje i dojdziemy do końca fazy manewrów, następuje faza bitwy. Bitwa ma ściśle ustalony przebieg, zawsze taki sam. W pierwszej kolejności strzelają armaty obrońcy, następnie strzelają wszystkie machiny oblężnicze atakującego. Kiedy wszystkie maszyny skończą strzelać, strzelają łucznicy. Kiedy skończymy już tym całym strzelaniem, możemy przejść do walki wręcz. Najpierw wylejemy na naszych przeciwników nasze potężne garnuszki. Potem obrońca będzie szturchać atakującego swoimi drągami. Następnie atakujący rozegra swoje ukryte rozkazy lub odsłonięte, zależy od tego, jakie zagrał. Jeżeli na danym odcinku muru znajdują się jednostki atakującego, wtedy rozwiązujemy walkę wręcz siłową. Sumujemy więc siłę atakującego i broniącego. W tym przypadku mamy 3, 5, 7, 9, 10. Po stronie broniącego 2, 4, 5, 6, 7, 8. Atakujący ma przewagę 2 punktów, czyli zadaje 2 obrażenia, czyli może zabić na przykład jednego żołnierza. Żołnierz zostaje raniony i trafia z powrotem do szpitala. Jeżeli atakujący przedarł się na chociaż jednym odcinku, czyli zabił wszystkie jednostki broniącego się i nadal ma jednostki na swoim murze, wtedy atakujący wygrał grę. Jeżeli tak się nie stało, przesuwamy żeton upływu czasu i gramy tak dalej 7 tur. I tak właśnie wygląda gra w Strongholda. Czas więc na parę słów podsumowania. Zacznijmy może jak zwykle od minusów i naszego ulubionego minusu, czyli brak wypraski. W tym przypadku naprawdę może to być problem. Pomimo tego, że jakość komponentów jest tak naprawdę niesamowita, to może nam się zdarzyć taki przypadek jak pół żołnierza czy łucznik ze złamanym łukiem. Całokształt tego niesamowitego klimatu, który buduje ta gra poprzez swoje naprawdę ładnie skomponowane elementy, psuje niektóre takie babole jak na przykład bohaterowie. Na minus również instrukcja, która nie ustępuje na krok rewelacyjnej instrukcji, która wyznacza standardy, jaką jest Robinson. No po prostu ciężko naprawdę przez to przebrnąć, ale jak już przebrniemy, no to może warto. Skrót zasad. Skrót. Ale trzeba też powiedzieć o plusach, prawda? Słuchajcie, wstęp fabularny, super sprawa, bardzo ładnie wydany, fajnie się czyta, dodaje dużo do gry. Miple obrońców, no po prostu zabawa dla samej zabawy, super sprawa. Mroczna i klimatyczna plansza. Super. Dzięki temu, że mamy więcej kart akcji niż możemy wprowadzić do gry, to każda rozgrywka może być trochę inna, bo my zmienimy sobie komplet akcji. Dzięki temu gra jest regrywalna, nie tylko pomiędzy grami, ale także pomiędzy turami, bo musimy te karty akcji wymieniać z tury na turę. Mechanizmy, które są wprowadzone w grze, fajnie oddają takie styl rzeczywiście bitwy, tak jak to strzelanie z machin oblężniczych, które pudłują coraz rzadziej z mijającym czasem, czyli są coraz lepiej wycelowane. To, że każda nasza akcja daje czas przeciwnikowi
do zareagowania, wszystko co robimy, im wolniej to robimy, tym więcej czasu będzie miał obrońca. Bardzo fajne mechanizmy, które oddają klimat bitwy. Ale to, co najbardziej was interesuje, to przecież są zasady, grywalność, mechanika. Czy ta gra się sprawdza? I tutaj musimy wrócić do Strongholdu pierwszej edycji. Stronghold! Nie Stronghold! Stronghold pierwsza edycja to jest jedyna gra w moim posiadaniu, którą sprzedałem. Strasznie mi było z tego powodu przykro. Gra, byłem strasznie nakręcony, cieszyłem się jak dziecko, kiedy ją kupowałem, czytałem o niej tyle, byłem tak nakręcony, bo gra była zareklamowana świetnie. To miała być ta epicka bitwa, gdzie obrońca miał się czuć osaczony, miało być genialnie. A jak było? Było po prostu fatalnie. Gra była niezbalansowana, najeźdźca miał po prostu przerąbany, a obrońca w ogóle nudził się w czasie gry, bo była ta gra po prostu dla niego zbyt łatwa. Jak wygląda sprawa w Strongholdzie drugiej edycji? Naprawdę, naprawdę nieźle. Gra została bardzo dobrze poprawiona, ten balans został zdecydowanie wyrównany, to widać po pewnych zmianach w zasadach. Mamy od razu grę bardziej dynamiczną, ze strony najeźdźcy ma on dużo większe możliwości od razu na starcie, więcej jednostek, mniej klepsyd będzie dawał przeciwnikowi. No, gra została zbalansowana naprawdę, naprawdę na plus. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, już wtedy gra była klimatyczna, ale teraz dodanie tych pięknych elementów, jeszcze zrobienie jej jeszcze bardziej mroczną, świetnie, naprawdę bardzo dobrze rzuca nas to w klimat gry i tego osaczenia. Nadal jeżeli chodzi o tą różnicę między obrońcą a atakującą, atakujący ma jednak nadal dużo trudniej, w sensie takim, że ma dużo, wydaje mi się, więcej ważnych decyzji do podjęcia. Obrońca nadal jest tą stroną, która reaguje, czyli to, co najeźdźca zrobi, definiuje to, co będzie robił obrońca, więc najeźdźca ma dużo więcej do myślenia, dużo więcej decyzji do podjęcia, dużo dalej musi wykraczać jakby umysłem, a obrońca po prostu wystarczy, że będzie się w miarę dobrze i skutecznie bronił, ale jednak tym razem najeźdźca stawia dużo więcej nacisk, czuć ten nacisk, obrońca czuje, jak się trochę poci, że ktoś mu podchodzi pod mury, jest dużo, dużo lepiej. Powiem wam szczerze, chciałem zjechać tą grę. Naprawdę chciałem ją zjechać za tą pierwszą edycję, chciałem się zemścić jeszcze raz za to, że kupiłem tą grę i musiałem przy niej cierpieć i chciałem po tej grze pojechać od początku do końca. Nie mogę. Naprawdę nie mogę. Balans tej gry jest dobrze dopracowany tym razem. Wydanie jest niesamowicie piękne. Grywalność naprawdę fajna. Czuć te emocje tym razem. Czuć te emocje, czuć to napięcie, kiedy atakujący podchodzi pod mury obrońcy. Czuć to. Gra jest bardzo dobrze tym razem zrobiona. No, kurde, Portal naprawił, ocalił po prostu moją wiarę w Strongholda. Gra jest naprawdę, naprawdę tym razem godna polecenia. Mogę powiedzieć spokojnie, tak jak pierwsza edycja zawiodła mnie totalnie i było mi z tego bardzo, bardzo przykro, to tym razem po prostu po naprawieniu tej gry mogę spokojnie powiedzieć, że to jest bardzo dobra gra. Jeżeli ktoś lubi ciężkie gry, gdzie będzie bardzo dużo kombinowania, bardzo dużo decyzji do podjęcia, myślowo wyprzedzania w przyszłość, takie po prostu hiperszachy na bitewne, no to w tym momencie gra 8 na 10 spokojnie mogę powiedzieć. Naprawdę, naprawdę godna polecenia. Słuchajcie, skończył się świat. Polecam Strongholda. Cześć, pozdrawiam was wszystkich i zapraszam do oglądania recenzji GameTroll TV. Hej! Jeśli gra ci się spodobała, najszybciej wyślę ci ją rebel.pl. Godny zaufania, największy sklep z grami w Polsce.